Słuchajcie, na razie nie macie pojęcia, o co tutaj chodzi. Do tych drzwi wchodzi się do salonu tatuażu o nazwie Tatu 13 w Opolu. I to jest dla Was pewna niespodzianka, a zarazem będzie to dla Was coś, czego byście się nie spodziewali. Ja, Dawid, zaczynam praktyki w tym salonie. Za chwilę mam 33 lata i stwierdziłem, że jest to odpowiedni wiek, aby to, co już widziałem przez tyle lat, przekształcić w działanie. Mam też kilka ciekawostek dla Was, takich jak to, że już kiedyś tatuowałem, to, że tutaj mój szwagier pracuje w tym salonie, ale to wszystko z biegiem czasu dowiecie się w kolejnych vlogach. Dzisiaj jest mój pierwszy oficjalny dzień, gdzie będę miał te praktyki. Zobaczymy co dalej w ciągu tego dnia, bo ja sam nie wiem, co szef Marek Kubis dla mnie przygotował. Zobaczymy to, Wy też zobaczycie to za chwilkę, za minutę, za dwie, za pięć, za dziesięć. Obserwujcie to, co tu się dzieje na tym kanale Projekt Ink pod tym kątem mojego nauczania, bo pewnie wielu z Was jest ciekawych, jak zacząć i co się wydarzy w trakcie. Ja mam nadzieję, że będzie to bardzo owocna nauka. Obserwujcie również Projekt Ink na Instagramie. Projekt Ink na Instagramie i na Facebooku. Tam również będą różne ciekawe wstawki na ten temat, więc nie ma co czekać, tylko idziemy się uczyć, jak tatuować. Czepi, teraz zrobiłeś wzór, tak? Wzór, finalny, referencja, która ma być... Były debaty, tak? Ale przykryciem. Przeszedł ten wzór. Co ręcznie to jedziesz? Wszystko ręcznie rysuję. Mógłbym to przerobić sobie na taki plik, taki graficzny, w same linie i później sobie go przez drukarkę termograficzną. Ale to nie wyjdzie, bo będzie za bardzo nieszczegółowe. Ale mi się też wydaje, że jak ktoś zaczyna, to lepiej jechać tym drukopisem. Powiem Ci, że to jest tak z zegarkami szwajcarskimi, kurczę. Ręcznie robione są wiele droższe niż taka zwykła masówka, która jest produkowana, kurczę, na masę. Nie? Dobra teoria. No i sobie bijamy wszystko. Troszkę będziemy się z tym bawić. Może być, że to potrwa parę naście godzin. Około do godziny czwartej mamy czas, więc spokojnie, żeby wchodzi następna osoba na stół. No. Co się, jak ta kalka wyszła? Powiem Ci, że będzie ten malowanie tak korowance dla dzieci małych, nie? Dam radę. Jest tam trochę szczegółów. Trochę. Moje oko dzisiaj się przyglądało temu, bo z czegoś trzeba zacząć. Tak, to masz oryginał, to masz ten. Oryginał. To masz jeszcze, to my też tutaj coś. Też masz szczegóły, tak widzę. Ojej. A gdzie tam szczegóły? Co tu się dzieje? Okej. Ale jest czorno widać. Szef, kawer ciężki do zrobienia? O, lubię ten szef. Kawer to jest twój... Ja kocham kowery, serio. Dobra, odbijamy tą kalkę, na to trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim na wzór, co się zakrywa. Kurczę, dzisiaj na pewno będziesz trochę patrzał dziwnie, bo wszyscy myśleli, że kurczę jakiś kacu jest albo coś, ale jest to kurczę... No chory, taka ja też nie jestem do końca zdrowy. Jest tak napuchnięty. Ale zwykle bo tak nafaszerowany środkami antyprzeziębienowymi. Ale się nie poddaje, bo klient jest najważniejszy. Tak, i klient zawsze ma rację. Wszystkie zaległości są, jeżeli nie przyszedł dzisiaj, ja jeszcze raz wstałem, jak patrzę, bo musiałem startować, jak to muszę być. To radio Opole, to sprawy. Zaraz by obgadali. Szef, jak to jest z tym odbijaniem teraz? No jak? No przykładasz wzór. No to nie jest tak, dla Ciebie to jest, szef, oczywiste, ale dla mnie to nie jest oczywiste. No to i tak zrobiliśmy sobie, wiadomo, na komputerze troszkę taki lekki, przybliżony szkic na ręce, wygląda wizualizację. Też trafiłem na pierwszy dzień jak na kawę u szefa. Na kawę? Na kawior? Kawę. O. Tak. Teraz jak najwięcej wzoru musimy znaleźć tego największego. Ale spokojnie przyklejemy, jasne, że tak. Tu tło będzie. Nie będzie łatwo, ale będzie ciekawie. A przewlubi wyzwania tatuatorskie, czy nie? Bardzo.
jeszcze klient chce w czarno-białym, to tym bardziej. Troszkę czerwonego będzie, troszkę różu. Aha. Troszkę żółtego, jakieś tęcze zrobimy w tle jeszcze. Będzie ciekawe. Kiedyś był kibicem Orlik Opole, dlatego może... Dlatego przyszedłeś. Tak jest. Widzę, że kalka dosyć dobrze się podpita, bez żadnych zamazań, jak na tłuszczej skórze. Specjalna mikstura, nie zdradzę. Na razie moja rola w tym całym eksperymencie polega na tym, że przyglądam się, jak tutaj tatuuje Julia, Marek i Tomek, bo zanim dopuszczymy do igły, to jeszcze chwilę to potrwa. O, przyszedł kurier. Także ja na razie kukam, jak igła chodzi, jak maszynka chodzi. Akurat Marek ma cover, czyli trafiłem na dobry przekrój wydarzeń tutaj. Co ile takie paczuchy przychodzą z towarem? Wiesz co, nawet nie wiem. Ale trzeba zamawiać co chwilę, tak? Co dwa tygodnie. I co tam jest ciekawego, jeżeli można zobaczyć? Tutaj mam. Czy to uzupełniane w miarę na bieżąco, tak? Uzupełniłem właśnie tylko igiełkę i folię na kabel. A tą folię znam. Okay. I też tak będę musiał zamawiać? Możesz sobie zamawiać większą ilość. No słuchaj, ja tu jestem pierwszy dzień na praktyce, to się muszę dowiedzieć, ile nawet zamówić muszę. Słuchaj, jest dzisiaj pierwszy dzień, tak? Dzisiaj kukam, co tutaj rysujesz, bo to jest na początku, no inaczej się nie da, tak? Dobra, jakie mamy plany na kolejne dni tych praktyk i przyswojenia mnie, już starego dziadka pod tą branżę? O kurczę, powiem Ci, że jako kiepski nauczyciel, też nie wiem, co teraz powiedzieć, ale na pewno będziesz teraz dużo patrzał. Będziesz dużo patrzał. Patrzył. Patrzył, bo to też było z poprzedniego odcinka, przecież tak, hit, nie? Patrzył. Będziesz dużo pytał i będziesz sprzątał. Będę sprzątał? Tak. Będziesz szykował stanowisko, żeby było czyste, będziesz szykował kalki dla nas, będziesz wycinał kalki, będziesz rysował kalki. Poznasz wszystko, jak wygląda od początku. No do igły jeszcze trochę, nie? Do igły jeszcze potrwa troszeczkę. Ciepło. Ale zbijmy to. Chyba ciepło się wtedy dopiero zrobi, jak będzie kalka, tak. Będzie igła. Właśnie tak. Praktyka, patrzeć. Tomek, powiedz mi, jak to jest z prostymi liniami początkujących tatuatorów, bo to jest chyba taki problemik, co? No, na pewno tego doświadczysz, nie? I podejrzewam, że będziesz miał z tym kłopot na początku. A czemu to jest taki kłopot, powiedz mi? Trzeba po prostu rękę wyćwiczyć. No. Maszynka jednak jakieś tam wibracje daje, jeżeli igła wchodzi w skórę. To jest co innego niż ołówek, tak? Tak, to jest całkiem co innego. I iPad Pro. Podejrzewam, że ołówkiem nawet z tej linii nie zrobisz na razie. No i to jest ciężkie dosyć, także... Podejrzewam, że będziesz miał kłopoty z tym nauczyć. Jak ja te proste linie widzę, to zaczynam zastanawiać się, czy nie będę tatuował na początku z linijką, ale mi się wydaje, że są jakieś sposoby, żeby to dobrze wyćwiczyć. Myślę, że to mnie ekipa nauczy, bo to jest tatu 13, a nie tam jakiś podrabianiec, nie? Porządna marka. Najlepszy z najlepszych. Tak. Jest tak, szef? Co jest? Co? Co jest to? Ty też nie słyszysz z daleka, nie? Słyszałem. Porządna marka. Tak. Marka od marka. Tomek, a co to za igła teraz jest? Bo ja nie wiem. Co ty nią robisz? To jest igła do tatuażu. A konkretniej? To jest... Igła typu SEM, 23 igiełki, ułożone w półokrąg. Co się tam robi? Cieniuje się. Cieniuje się, tak? Julia, ty mi powiedz, co ty tam masz za igłę? Bo ja widzę, że ta krótonka była większa igła, a tutaj jest taka mniejsza, tak? SM-ka, ale nie wiem nawet jaka. Nie pamiętam.
To niedobrze, jak ja mam tu się uczyć przy tobie, jak ty nie pamiętasz? Julia, ej. Julia też się uczy, praktykantka. O, Julia też się uczy. Tak, właśnie, jestem praktykantką. Nie będę pamiętać. A po co mam pamiętać, jak już włożyłam robię? W sumie taka jest prawda, nie? Jest, pasuje i gra. A ta wazelina to po co? Ja się pytam, no bo ja nie wiem, ja jestem na praktykach, Marek. Słuchaj, być może ktoś ogląda, będzie ten odcinek, ogląda, który chce się nauczyć coś tatuować i on nie wie. Więc musimy zrobić tak, że... A czemu tą igłę miałeś jedziesz tak właśnie w górę? To się powinno być inna igła chyba do tego, tak? Chyba, że się mylę, szef. Powinna być. Dużo osób od razu pytało, dlaczego taką bym używał takich rzeczy, ale takim jest najwygodniej. Czyli każdy musi jakby swój sposób znaleźć, nie ma takiego scenariusza i nie ma instrukcji. Każdy ma swoją technikę do tego. Dużo osób myśli, dlaczego tak dużo igły na takie rzeczy raz używał. Tak, nie wiem ja. Ale chyba się efekt liczy później, tak? Właśnie ten, no to jest całkowity efekt końcowy. Ilu widziałem? Ilu? Bo to tu szef już ma długo, salon niedługo ma dosyć dużo doświadczenia. No. Ile miałeś takich, nie wiem, uczni lub osób, którym pokazywałeś, jak się tatuuje? O, nigdy na to się zastanawiałem, serio. Ale było ich kilka, tak? Było ich kilka. Pan już ma swoje, też ludzie w swoich studiach już pracują i ludzie prężnie działają, więc... To myśli szef, że da rady, tak? Kto da rady? No ty? Kto? No ja. O kurczę, Dawid, pewnie, że tak. No dobrze, bo ja to się stresuję, bo szef ma taką łopatę założoną, że ja się boję. A z łopatkę zmieniamy na łyżeczkę, więc jest okej. Okay. Bo ja tam widzę, że szef kilka razy jeździ po tym jednym miejscu, żeby taki cień wyszedł, tak? No, sobie stresuję. Ile trzeba razy tak przejechać, żeby ten cień był taki dobry? Kwestia wyrzucia, serio. A tak ile? 10, 15 czy 2? Za jednym razem też może siąść nawet za 10 razem. Po prostu sam sobie ustalasz wszystko. Wiadomo, później na końcu niecałe gotowe, będziesz sobie docinał wszystko. Będziesz sobie jeszcze kontrastował. Wszystko kwestia wprawy. To, co ma być czarne wypełnione. Choćby nawet to 10 razy wypełniał, musi to być mocno wypełnione. Ale jeśli się... Może się coś takiego zdarzyć? Tak zwane przeoranie i później skóra choruje? Jasne, że tak. Z głęboką zdicie. Dużo twardy, zdarzy się, no. No i to jest tych zasad trochę. Szef, jak to jest? Bo teraz widzę, że tutaj dół, że tak powiem, dolna część jest skończona, tak? Znaczy, no tak podrasowywana, tak. Tak, ale górna jest zostawiona, czyli żeby nie męczyć, tak? No, nawet sobie jedną część robię i zaraz idzie później w górę. Jak patrząc na czas, to bardzo dobry czas, ile tam się to zajęło, z półtora godziny może. Nie takie proste chyba, co? Tu nie muszą być nie proste, nie? Nie muszą być. Bo tu dziennika to... Wystarczy, dzika. Że po linii jedziesz. Tak. O, idą krechy po linii. Jakby to Dawid poczarno śpiewał. Czyli? Tam, te... Jadą kreski, nie? Na każdym kroku sobie kreski. No. Taka moja rada dla wszystkich, którzy naprawdę chcą poświęcić się tej sztuce, chcą zacząć tatuować. Ja jako mocny teoretyk poprzez te wszystkie lata blogowania, vlogowania, mogę powiedzieć jedno. Warto znaleźć sobie salon w swojej okolicy, zapytać tam o praktyki i po prostu być w nim, bo teoretycznie każdy ma wiele informacji, ale praktycznie można zobaczyć, dowiedzieć się bezpośrednio przy danym tatuażu od danego tatuatora, jakieś jego triki. Te triki też zostały mi przekazane. Nie zostały one wszystkie oczywiście tutaj nagrane na kamerze, bo tatuatorzy stwierdzili, no nie wszystko może wyniknąć poza światło dzienne. Ale polecam naprawdę szukać alternatywy u swojego tatuatora ulubionego w okolicy. Tam szukajcie nauki. Tomek, jak po zabiegu? Bardzo w porządku.
Tak? Jestem zadowolony. A plery jak to jest, powiedzmy, jak się siedzi tak... Parę... Dzisiaj jest ok, ale powiem ci, jak tak dłużej posiedzę, przeważnie tak na koniec tygodnia. Jest odczuwalne. Jest odczuwalne, bo wiadomo, pierwsze dni to jest się naładowanym jeszcze. Po weekendzie to jest siła. Aha, bo to była... Bo tatuator odpoczywa weekendami, tak? No powiedzmy, jeden dzień w tygodniu, nie? No. Ale to każdy razie. Zadowolony? Zadowolony. I o to chodzi. I o to chodzi właśnie. Sesje zdjęciowe muszą być. No. Też jak będę musiał robić, Tomek? No, niekoniecznie, nie? Nie będziesz chciał. Także mój pierwszy dzień praktyk dobiega końca. Tam jeszcze 13 dziara. Marek zaczyna kolejny tatuaż. Powiem tak, no dużo rzeczy, które dzisiaj tu widziałem w ciągu tego dnia, widziałem też na różnych konwentach, nie jest mi to obce. Ale od czegoś trzeba zacząć. Marek jest wymagającym szefem, więc on powiedział, musisz Dawid siedzieć i oglądać to, tak? Więc ja to zrobiłem. Dla kogoś, kto chce zaczynać swoją przygodę z tatuowaniem, na pewno powinien poświęcić kilka tych pierwszych dni na oglądaniu tego, co się dzieje, jak tatuatorzy tatuują, tak? Bo Tomek kontury jechał, Marek jechał z cieniami, a Julia też jechała jakieś tam szczegóły, więc wszystkiego coś wyniosłem. To, że na konwentach coś widzimy, to swoją drogą, ale trzeba usiąść te kilka godzin i pooglądać. Co ze mną będzie dalej? Czy ze mnie jakiś tatuator wyniknie? No tego jeszcze teraz nie wiem, no to wszystko może się okazać. Strzałem w dziesiątkę, ja sobie mocno kibicuję, wy też kibicujcie, obserwujcie projekting na Instagramie, subskrybujcie. No i trzynastkę też oglądajcie, bo tutaj też wprowadzam zamieszanie, z czego szefostwo jest zadowolone. Na zdrowie. Jestem zadowolony.